sali cama, sobota, 1 czerwca, czwarty dzień naszego tygodnia we Włoszech. Jesteśmy w Turynie, jest godzina 9.30, przyjechaliśmy tutaj tramwajem, jechaliśmy około pół godziny. Jestem przed katedrą świętego Jana Chrzciciela, tylko tak wstępnie pokażę, bo pod słońce nie będzie widać. W planie dzisiaj jest zwiedzanie Turynu. Ogólnie jesteśmy w ścisłym centrum Turynu, także będziemy powoli jakieś tutaj zabytki sakralne, też niesakralne, bo tam jest jakiś zameczek też, zwiedzać. Także zaczynamy. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda katedra w środku. Można zobaczyć tam cały turyński. Wejście tam akurat jest bezpłatne, żeby zobaczyć perełkę architektoniczną, którą jest ta kopuła, ktoś tam znajduje. Niestety trzeba wyjść do muzeum, zapłacić, nie chodzi o kasę, bardziej chodzi o to, że nie mamy czasu, żeby całe muzeum zwiedzić, to nie ma sensu. Jest to pewnego rodzaju architektoniczny zabieg. Widać, że cała ta kopuła jest wyższa niż powinna być. Powoduje to efekt takiej głębi, jakby taka droga do nieba. Jestem teraz na dziedzińcu pałacu, który znajduje się za katedrą i prawdopodobnie właśnie muzeum umożliwi też obejrzenie tego, przynajmniej części tego pałacu. I tam jest ta kopuła, o której mówiłem wcześniej, którą też można zwiedzić wchodząc do muzeum. My niestety na to nie mamy za dużo czasu, więc idziemy teraz do ogrodów królewskich, które znajdują się właśnie tutaj zaraz za dziedzińcem. Na tych ogrodu są też toalety, by ktoś chciał skorzystać i są, patrzcie, wiewiórki dość oswojone, bo podbiegają po łakocie. Spora część ogrodu, a w zasadzie nawet jego połowa jest zamknięta. Trwają prace porządkowe. My teraz znajdujemy się na placu królewskim. Fajna przestrzeń, dużo przestrzeni. Chwilkę posiedzimy na ławeczce i kierujemy się na drugą stronę od katedry, gdzie jest ogród archeologiczny Palatine i tam coś sobie patrzymy. A ja podgryzam sobie Grissini. Palazzo Madama. Świetnie to wygląda, lubię takie właśnie przestrzenie, duże place. Ma wąskie uliczki, też są spoko, ale czuć taką energię fajną na tych placach. Idziemy, jednak zmiana planów, do Palatine. Ogrodu pójdziemy nieco później. Teraz idziemy w tamtym kierunku, tam jest ta wieża. Tam znajduje się Mole Antonelliana. Palazzo Madama wygląda od drugiej strony troszkę bardziej imponująco. Tamtej były rusztowania. Tutaj mamy dwie baszty, a naprzeciwko jest teatr. Palazzo Madama stanowi też zamknięcie architektoniczne uliczki Giuseppe Verdiego, którą dojdziemy do Mola Antonelliana, której szczyt wieży widać tam. I tutaj też można zobaczyć ten nowy gmach teatru w Turynie. Widać połączenie nowoczesnej architektury z tą już zabytkową. Jednak stwierdziliśmy, że uliczka Giuseppe Verdiego jest trochę nudna. Przeszliśmy na sąsiadującą z nią Via Po, gdzie znajdują się stoiska z książkami.
ale nie tylko, bo są też stoiska z rzemiosłem, sklepy. Pani tutaj bardzo ładne malunki robi. I pod sklepieniem wywieszone są dość ciekawe hasła. Oto za mną Mola Antoneliana, bardzo imponujący budynek, bardzo wysoki. Gdzieś tutaj w środku Muzeum Kinematografii. I przykładowo, proszę, spadł tutaj Muottora. Trochę duży, myślałem, że jest mniejszy. Złapmy sobie Muottora. Zatrzymaliśmy się na szybki lunchik w Polk House. Młody nam zasnął w wózeczku, co się dawno nie stało, więc nie musimy wracać do naszego miejsca zakwaterowania. Jemy i zwiedzamy dalej. Jedzenie w stylu azjatyckim, koreańskim. Tutaj jest łosoś na surowo, fasolka zielona, bardzo sympatycznie, pysznie. Tutaj trochę na ostro, kurczak. Dawno nie jadłem pałeczkami. O, awokado. Bardzo włoskie. Po typowo włoskim posiłku stwierdziliśmy, że jeszcze przejdziemy się tą ulicą Via Po, po to, żeby dojść tutaj właśnie do kościoła Świętej Maryjki, który stanowi właśnie też architektoniczne zamknięcie tej ulicy Via Po. Tam z kolei wyżej znajduje się wzgórze kapucynów. Natomiast cały plac jest bardzo przyjemny, ogólnie ta właśnie przestrzeń. Lubię takie miejsca. Nad rzeką wcale nie jest przyjemnie, bardzo mocno odbija się słońce od tego betonu, którym ustawia jest rzeka, taka betonowa nie pomaga. Tutaj też jest wszystko w płytkach, Po drugiej stronie może ten park byłby lepszym rozwiązaniem, no ale tak tylko chwilkę wyjeżdżaliśmy, żeby zobaczyć, jak jest nad rzeką. Tak, tutaj też są posadzone platany, ale one są takie mało ulistnione i w sumie też to niewiele daje. Wróciliśmy do ścisłego centrum Turynu, znajduje się na placu San Carlo. Przede mną znajduje się dwa kolejne kościoły, z czego jeden jest w renowacji. Takich kościołów tutaj jest naprawdę mnóstwo, co uliczkę jest kościół. Tam daleko przede mną gmach dworca głównego. Plac jest przestrzenny, duży i przyjemny przez to właśnie. Lubię takie przestrzenie, już wcześniej wspomniałem. W centrum placu znajduje się pomnik Emanuele Filiberto. A tutaj na drugim końcu Muzeum Egipskie. My natomiast zmierzamy właśnie do Parku Palatine archeologicznego, do którego mieliśmy iść na początku, ale troszkę inaczej pobraliśmy dróżkę. Także cały plac wygląda w ten sposób. Za mną znajduje się brama miasta Porta Palatina, prowadząca od strony północnej do Giulia Augusta Taurinorum, tak kiedyś nazywał się Turyn. Brama ta pochodzi z pierwszego roku przed naszą erą. To jedna z najlepiej zachowanych bram z tego okresu, z fragmentami muru obronnego. Po jednej i drugiej stronie znajdują się statuły z brązu Augustusa Cezara i Juliusza Cezara. Brama wraz z fragmentami muru znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie katedry, o której byliśmy na samym początku. Także stanowi to ciekawe dopełnienie historyczne. Taka drobna refleksja, teraz jesteśmy w końcówce maja, na początku czerwca, jest 25 stopni około Celsjusza i idąc przez te zabetonowane parki, place, no fajna przestrzeń, wszystko świetnie, ale naprawdę jeżeli chodzi o temperaturę i odczucie, to czuć po prostu już teraz gorąco, a nie wyobrażam sobie być tutaj w połowie wakacji, w połowie lata, kiedy temperatury są powyżej 30 stopni Celsjusza. I to chyba koniec naszej krótkiej wycieczki po Turynie, przynajmniej na dzisiaj. Posiedzimy jeszcze chwilę w parku i wracamy do siebie tramwajem, a potem zobaczymy. Możliwe, że plac zabaw. W końcu dzień dziecka.
Oczywiście nie mogło się robić bez lodów. Trochę w sumie nam zajęło znalezienie gelaterii, czego bym się nie spodziewał w sumie we Włoszech. Ale udało się znaleźć. Oczywiście pistacja i czekolada. Rano tego nie powiedziałem, bo się trochę śpieszyliśmy. I teraz tak, mamy tory tramwajowe po lewej i po prawej stronie. Tam jest centrum. Jak myślicie, którymi torami jedzie tramwaj w stronę centrum? Tymi po lewej czy tymi po prawej? No, chciałoby się powiedzieć, że po prawej, nie? Bo jest prawostronny ruch. Nie, po lewej. I właśnie prawie byśmy źle rano wsiedli. One się jakoś dziwnie tak wymieniają. Także ten przystanek, na którym teraz stoję, po prawej stronie, przyjechaliśmy nim, zamiast jechać tam. Nie wiem, Włochy, ale... czuję się jak w Anglii. Jeszcze odnośnie jazdy tramwajem. Bilet kosztuje 2 euro i na nim można jakieś 100 minut jechać. Lepiej go kupić, ponieważ 2 razy jechaliśmy tramwajem i 2 razy była kontrola biletowa i szczepili jakichś młodych gości, co nie mieli biletu. Jest też bilet za 10 euro na cały dzień do kupienia. Można bilety kupić w takich kioskach, tabako i tak dalej, ale jest też aplikacja. W Europie jest ruch lewostronny, prawostronny.